Witam Cię bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Fizjostudent. I dzisiaj poruszę temat zbierania wywiadu. I to będzie na Waszą prośbę, ponieważ Wy na Instagramie zagłosowaliście nad tym tematem, ale nie martwcie się, temat, czy warto studiować fizjoterapię, również się pojawi w formie filmu, ale po prostu później, tak? Ponieważ wybraliście najpierw, żebym zrobił ten film. I ten film o tym, jak zbierać wywiad i na co zwracać uwagę, właśnie się pojawi. I teraz, tak. Zanim tylko przejdziemy do samej struktury wywiadu, to trzeba powiedzieć o kilku ważnych rzeczach. Ponieważ nie ma wywiadu idealnego, tak? Ponieważ każdy z nas będzie inaczej przeprowadzał wywiad, ponieważ każdy z nas zwraca uwagę na inne rzeczy, tak? I po prostu wiedza każdego z nas jest na innym poziomie. Tak? Czyli jakby nie ma jednej struktury wywiadu, bo też ten wywiad w naszym życiu będzie się zmieniał. A przynajmniej powinien się zmieniać, tak? Ponieważ zmienia się nasz punkt widzenia, zmienia się nasza wiedza, zmienia się nasze doświadczenie i my ten wywiad, który my przeprowadzamy z każdym pacjentem, będziemy musieli dostosowywać do tych zmiennych, tak? Dlatego to nie jest tak, że, że ja wam pokażę przykładową strukturę mojego wywiadu i ktoś postanowi, że po prostu to będzie jego idealna struktura, jaką po prostu będzie miał teraz do końca życia i nic nie zmieni. Jeśli wywiad nie zmieni się u Was przynajmniej raz na pół roku, to znaczy, że coś jest nie tak, tak? Ponieważ chcemy co jakiś czas pytać o inne rzeczy, dociekać o inne rzeczy, ponieważ powinniśmy widzieć coraz więcej, tak? Dlatego jedna rzecz nie ma idealnego wywiadu, który będzie po prostu... Yy, trwał, yy, który będzie niezmienny, nie wiadomo jak dużo czasu, jak dużo czasu, tak. I teraz, tak, tutaj jeszcze jest inna rzecz, że każdy będzie miał inny wywiad, tak? To, to jest to, co już powiedziałem, ale też z tego względu, że jakby to będzie wywiad yy, pod kątem pracy manualnej, w sensie ten mój wywiad to będzie wywiad pod kątem pracy manualnej. Ale inny wywiad będzie przeprowadzała osoba, która pracuje bardziej ruchowo, która pracuje uroginekologicznie, która pracuje z innym rodzajem pacjenta, tak? ponieważ wtedy też się zwraca uwagę na inne rzeczy. I to jest też istotne, tak? że to nie, jakby nie jest uniwersalny wywiad, tylko to jest wywiad jakby skonstruowany na moje potrzeby pod kątem pracy typowo manualnej. Ok, yy, dobra, to to mamy, to mamy. I ja będę mówił tutaj wyłącznie o wywiadzie, tak, jako badaniu, i nie będę tutaj podejmował już tematu innych badań, typu badania funkcjonalnego, typu po prostu palpacyjnego. To będą jakby informacje, które możemy wywnioskować i pytania, które możemy zadać wyłącznie z samego wywiadu, tak? czyli te, czyli ten początek rozmowy z pacjentem, na początku wizyty. To jakby nie jest, tutaj nie dochodzi jeszcze do ręgoczynów, tak? To jakby jest stricte skupiony temat na samym wywiadzie. Okej. Okay. I tutaj teraz tak, yy, za, y, zadali, zadaliście mi jeszcze za pośrednictwem Instagrama pytania, yy, na które chcieliście, żebym odpowiedział. To są super pytania, nie ma ich dużo, ale są naprawdę, naprawdę celne. I o każdym pytaniu tak naprawdę można by nagrać osobny, godzinny odcinek, czy nawet przeprowadzić kurs, tak? Dlatego pytania są mega, postaram się streścić i wpleść niejako jakby w sam, yy, w sam film i w, sam, i w samą strukturę tego wywiadu. Jednak tutaj jest bardzo istotne jedno pytanie, który, a brzmi ono tak, jak się nie pogubić w natłoku informacji? I to jest bardzo ważne pytanie, i dlatego chciałem na nie odpowiedzieć na samym początku. Możemy pytać pacjenta tak naprawdę o wszystko, tak? Co uważamy, że jest w związku z jego dolegliwościami, z którymi do nas przychodzi. Jednak jak się nie pogubić w natłoku informacji, to przede wszystkim zadawać tylko takie pytania, jakie, które wniosą nam coś w nasze spojrzenie na pacjenta. Tak? Nie musimy zadawać nie wiadomo ilu pytań, tak? a pytania, które zadajemy, ale z których nie, jakby nie otrzymujemy żadnej wartości czy żadnej informacji dla nas istotnej. To są pytania bez sensu, tak? Dlatego jeśli yy, i to tak samo od razu już powiem. Ja na przykład nie pytam pacjenta o hobby, tak? Yy, wiem, że są terapeuci, którzy pytają o zainteresowania i o hobby i co robią w wolnym czasie. U mnie tego pytania w wywiadzie nie ma, ponieważ ja używałem tego pytania w swoim wywiadzie przez bodajże półtora roku czy dwa lata i bodajże ani razu. Nie wyciągnąłem z niej istotnej dla mnie informacji, która by zmieniła w jakikolwiek sposób badanie kliniczne, spojrzenie kliniczne czy moje postępowanie. Dlatego uznałem, że jeśli po dwóch latach nie było, w sensie jeśli po dwóch latach to pytanie nic u mnie nie wniosło, no to z niego po prostu zrezygnowałem. Tak? A z doświadczenia też wiem, że jeśli są jakieś istotne rzeczy w kwestii jakby wolnego czasu pacjenta to raz, że samo to wychodzi, bo pacjent najczęściej sam o tym powie, albo po prostu ja zapytam jakoś tak od niechcenia po prostu w trakcie, w trakcie terapii. Tak? Więc jakby u mnie w strukturze wywiadu nie ma tego pytania o hobby, ponieważ jakby nie wnosi ono u mnie nic istotnego. I od razu tutaj jest właśnie też pytanie, czy warto pytać o prywatę, tak? To, to jest jakby pytanie dość osobliwe, ponieważ o wszystko, o co pytamy pacjenta, tak, począwszy od jego dolegliwości i, i tak dalej, no to są pytania o prywatne, tak? ale tutaj też yy, kolega tutaj yy, skonkretyzował, że ma na myśli hobby, zainteresowania i tak dalej. No, jak już powiedziałem, ja jakby o to nie pytam, ponieważ nie wnosi to mnie żadnej wartości, ale to nie oznacza, że to nie wniesie wartości u Ciebie, tak? Dlatego to jest też istotne, że ja za chwilkę Wam pokażę mój przykładowy wywiad, i co ja uważam, że jest w nim istotne, wy, wy jak najbardziej możecie z tego, z tego jakby czerpać, ile chcecie, ale możecie się nie zgadzać z niektórymi pozycjami, tak? Ale zachęcam jednak, żebyście spróbowali pewnych nowych rzeczy, tak? Czy wnosi, czy wnoszą one u was wartość? Ale jeśli uznacie, że nie, to właściwie nie są boniety albo nie wnosi nic, no to zrezygnujcie z tego. To jakby nie ma żadnego problemu. Wasz wywiad ma służyć temu, żebyście wy wyciągnęli jak najwięcej. I to jest super istotne. O, o okej, okay, dobra. To ja już tutaj odpalam swoją kartę yy, swoją kartę wywiadu, którą Przeprowadzam właściwie u każdego. No tak, i to jest ważne, że tak naprawdę te pytania, które teraz, przez które teraz przelecimy, ja, od, ja jakby te pytania zadaję każdemu pacjentowi. Każdemu. Czy ktoś przyjdzie do mnie z bólem barku? Czy ktoś przyjdzie do mnie z bólem kolana, z bólem nadgarstka, z bólem głowy? Czy ktoś skręcił kostkę trzy dni temu i do, mnie i do mnie przyszedł? Ja mu te pytania wszystkie jak leci zadaję. Tak? Tutaj jakby nie ma czegoś takiego, że któreś, że któreś pytanie mnie u pacjenta nie interesuje. Z tych pytań zadaję każde. Jeśli chodzi o samą strukturę wywiadu, to to jest tak zwany trzon, trzon wywiadu. Tak? Czyli że jakby to są te pytania które absolutnie się nie zmieniają. Tak? Zadaje je każdemu, każdemu pacjentowi i każdy pacjent przez nie przeszedł. Tak? Ten trzon nam się nie zmienia. W zależności od dolegliwości, jakie pacjent odczuwa, tak? czy to są jakieś problemy trawienne, czy jakieś problemy yy, jakby kardiologiczne, czy kwestie migrenowe, czy problemy ginekologiczne, to wówczas od tego trzonu odchodzą poszczególne gałęzie, które trzeba zadać, w sensie, i tam są pytania, które trzeba zadać, w zależności od dolegliwości, jakie odczuwa pacjent. Tak? I to od razu odpowiada na pytanie jednej osoby. Czy tak samo przeprowadzany jest wywiad u pacjenta trzewnego? I, i to jest to samo, co powiedziałem. Są pewne rzeczy, które są niezmienne u mnie, tak? Czyli, że jest ten trzon, ale jeśli ktoś mi zgłosi jakieś problemy trawienne, tak typu typu SIBO, typu wzdęcia, typu zgaga i tak dalej, no to jest od razu jakaś gałąź pytań, które zadaje w odniesieniu właśnie do tych problemów trzewnych. Tak? Yy, dlatego tak to mniej więcej wygląda. I teraz tak, jeśli chodzi o sam trzon wywiadu, to od, czego, to od czego zaczynamy? I tutaj to pierwsze pytanie moim zdaniem jest bardzo istotne, ponieważ ja pytam pacjenta, w czym mogę panu lub pani pomóc. Tak? I to pytanie jest moim zdaniem na tyle otwarte i na tyle mało insynuujące jakiś problem, że jest takie, że po prostu uważam je za bardzo wartościowe. Nie warto pytać pacjenta, yy, więc słucham, w czym jest problem. No bo pacjent nie musi mieć problemu, tak? Ktoś może przyjść profilaktycznie na wizytę i jakby nie ma co mu insynuować już tego problemu, tak? Oczywiście on może Wam to powiedzieć, że on w sumie nie ma problemu, tylko przyszedł profilaktycznie, tak? I to jakby nie jest w tym nic złego. Ale jakby ja nie lubię insynuować w pierwszym od razu pytaniu, że coś jest nie tak, tak? Tym bardziej nie polecam pytania, więc słuchamy, co Pana boli. No bo pacjenta nie musi nic boleć, tak? Jego, no jego na przykład może mrowić ręka. Tak? I to jakby nie jest ból, tak to jest jakby mrowienie ręki, tak? Więc, więc moim zdaniem, takim najbezpieczniejszym pytaniem w moim odczuciu jest, w czym mogę Panu pomóc. Bo jak ktoś do mnie przyszedł, tak, to oznacza, że potrzebuje w czymś pomocy. Tak? I pierwszym pytaniem, jakie zadaję, no, no to właśnie w czym mogę pomóc, i to są dolegliwości, z którymi przyszedł pacjent, tak? I, i, i wówczas pacjent wam powie, że no, go zaczyna boleć bark albo go boli kolano i tak dalej, i tak dalej. I w, I w tej rubryce dolegliwości trzeba zadać parę bardzo ważnych, istotnych pytań. Mianowicie, od kiedy są te dolegliwości? Tak? Co nasila dolegliwości, bo to jest istotne. Problem pojawia się wtedy, kiedy na przykład no, te bóle pojawiają się. Jakby, no, kiedy chcą, i pacjent nie jest jakby żadnym ruchem w stanie tych bólów wywołać, to wtedy robi się ciekawie. Czyli co je wzmaga? co je łagodzi. Tak? To jest też bardzo istotne pytanie. Ponieważ jak na, jak, jak, jak na przykład pacjenta boli, na, na, na przykład bark, kiedy sięga ręką za plecy, ale go w ogóle nie boli, kiedyś, kiedy. Jakby odgina rękę do boku, no to to jest już dla nas bardzo dużo informacji, tak? że są pozycje dla niego problematyczne, tak? ale są też pozycje, dzięki, któremu, dzięki którym on te swoje dolegliwości łagodzi. Dlatego to są już bardzo istotne pytania. Yy, jeszcze jest bardzo ważne, czy pacjent jest w stanie zlokalizować, gdzie go boli. I to jest turbo ważne, ponieważ yy, trzeba brać słowa pacjentów tak troszkę z dystansem i z taką, i z taką e, rezerwą, tak? Ponieważ jak pacjent Wam powie, że go boli bark, tak? to dla pacjenta bark, to to jest mniej więcej tutaj o wszystko. Jak, 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 jakby to jest bark, że, że jakby bark jest tutaj, że bark jest tutaj, bark jest tutaj, bark jest tutaj, tu jest bark dlatego jeśli ktoś tylko mówi, że go boli bark, to w końcu warto zapytać, że no, a czy jest pan w stanie z, jakby wskazać palcem miejsce, które boli, tak? I to wtedy w zależności czy po prostu on wskaże palcem punktowo, że o, boli dokładnie w tym miejscu, czy że no boli no tak ogólnie cały staw boli, czy że boli no tam w środku boli, czy że w sumie to boli tutaj, ale potem przechodzi mi tutaj, albo boli tutaj i przechodzi mi do szyi. To to jest wszystko bardzo istotne, to jak pacjent yy, wskaże lokalizację bólu. Tak? Nieraz nawet nie musicie o to pytać, bo pacjent sam wskaże, że no, tu mnie boli bark, tu mnie ciągnie ciągnie do szyi, a jak robię tak, to mnie ciągnie, jak tak, to mnie mniej ciągnie, ale jak pochylę głowę, to mnie jeszcze bardziej ciągnie. I to są bardzo fajne informacje, i nieraz warto właśnie zadać pacjentowi pytanie, w czym mogę pomóc, to pacjent wam już na tej pierwszej historii, którą on opowie, on już przemyci bardzo dużo informacji. Dlatego jeśli yy, yy, przeprowadzacie wywiad na komputerze, to trzeba cały czas te informacje wyłapywać, żeby po prostu tracić na to mniej czasu. Ale też najczęściej jest tak, że trzeba o, o, o pewne rzeczy dopytać, ponieważ, pa, ponieważ pacjent nie będzie aż tak konkretny, jak my byśmy tego chcieli. Okej, tak? yy, okej. Okay, okay. yy, 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 warto jeszcze spytać o takie, yy, o takie rzeczy, jak czy na przykład razem z tym bólem barku, czy na przykład jest promieniowanie, tak? czy na przykład jest jakieś yy, mrowienie, a jeśli tak, no to dokąd? I to, to, jest taki, to jest taki wstęp do tych dolegliwości, które on, on ma. Czyli jakby w tej rubryce dolegliwości y, powinniśmy zapisać wszystkie informacje, jakie są dotyczące tego konkretnego problemu y, pacjenta, tak? z którym on przyszedł. Y, oczywiście pacjent Wam może powiedzieć, że w sumie to boli to, ale boli też kolano, boli też biodro i tak dalej, to wtedy to też trzeba zapisać i, i po kolei. Jak, jak pacjent na przykład wskaże ból barku, ból biodra i ból kolana, to o każdej z tych części ciała trzeba zadać te wszystkie pytania, tak? czyli y, od kiedy boli, y, co nasila, co łagodzi, czy jest w stanie zlokalizować ból i tak dalej, i tak, dalej tak Więc to, jeśli chodzi o dolegliwości. Gdy już zbierzecie Wszystkie informacje o tym głównym problemie, tak, to wtedy ja przechodzę do dolegliwości towarzyszących, tak? ponieważ rzadko się zdarza tak, że na przykład pacjenta tylko boli bark, tak? bo jest dużo jeszcze problemów, które, które zazwyczaj występują. I pytając o dolegliwości towarzyszące, to ja, wy, ja wymieniam z góry kilka, żeby pacjent wiedział w ogóle, o jakie dolegliwości mi chodzi. Tak? Typu, czy występują jakieś dolegliwości, typu yy, bóle głowy, bóle po prostu odcinka piersiowego, jeśli boli biodro i tak dalej. I wtedy pacjent po prostu albo, albo Wam powie o innych dolegliwościach i znowu, jeśli On Wam o nich powie, to znowu zadajecie, kiedy to boli, co nasila, co łagodzi i gdzie jest po prostu to zlokalizowane. Tak? Dlatego dolegliwości towarzyszące są mega istotne, ponieważ bardzo często one się łączą z tymi dolegliwościami, z których pacjent przyszedł. Albo wam pacjent powie, że no w sumie, no to teraz to, to, ja, to, to jakby nic, nic mnie nie boli, ale cztery razy w roku to boli mnie po prostu biodro, boli mnie dwa tygodnie, nie mogę chodzić, ale, ale potem już tego nie ma. To nawet jeśli tego nie ma teraz, to warto spisać przeszłe. Przeszłe rzeczy, y, jakie się dzieją, szczególnie jeśli występują one cyklicznie, tak? Czyli druga część dolegliwości je, towarzyszące, bardzo, bardzo istotne. I tutaj też możecie zapytać przy okazji o właśnie, jakieś problemy je, trawienne, czy ma zgagę, czy ma refluks, czy po prostu ma jakieś problemy y, ginekologiczne, czy ma jakieś y, problemy jak, jakby inne naczyniowe, i tak dalej. Tutaj możecie spytać o wszystko, co wam się wydaje, że dany pacjent może mieć, albo to potwierdzi, albo nie, ale warto właśnie przepytać pacjenta i podać mu przykładowe odpowiedzi y y dolegliwości, które mogą u niego występować, ponieważ pacjent na przykład nie rozumie, co to znaczą dolegliwości towarzyszące, tak? więc to jest też, też bardzo istotne. Dalej ja pytam o aktywność fizyczną. I to jest istotne, bo jakby jak ktoś uprawia dany sport, to jest narażony na konkretną specyfikę, specyf specyfikę danego sportu, tak, i będzie miał predyspozycję po prostu do innych rzeczy. Pytam również, jeśli jakby teraz nie uprawia żadnej aktywności ruchowej, o aktywność ruchową uprawianą w przeszłości. Bo jeśli teraz na przykład nikt nic nie robi, ale. 10 lat temu, przez 10 lat, ktoś tańczył taniec towarzyski albo jazdę konną, no to to są rzeczy istotne, tak? ponieważ już jakby to nam bardzo mocno predysponuje do wystąpienia pewnych rzeczy i pewne jakieś przyzwyczajenia, jeśli chodzi o tę aktywność ruchową, mogą występować. Tak? A najczęściej jakby to się też łączy z kolejnym punktem, który mam w wywiadzie, czyli czy były, jakieś, czy były jakieś urazy, tak? Typu złamania, skręcenia i upadki. I pytam pacjenta dokładnie w tej formie, jak przed chwilą, ponieważ pacjent często też nie rozumie, co to znaczy urazy. Tak? dlatego już wolę od razu zapytać go, czy były złamania, czy były skręcenia, albo czy były upadki, tak? Bo to są najczęstsze urazy, jakie mnie interesują. I to jest istotne, no, jakby z tego powodu, że wszyscy wiemy, że, że złamania, skręcenia i upadki mogą albo na tę chwilę, w sensie od razu po wystąpieniu tego zdarzenia, mogą powodować dolegliwości bólowe miejscowo, tak? albo po jakimś czasie mogą te dolegliwości występować w innym miejscu, które wystąpią np. w łańcuchu kompensacyjnym. Tak? A jeśli nie wiesz, dlaczego urazy są takie istotne, to nagrałem też na ten temat ostatnio film, który się pojawił na kanale. Zachęcam Cię do obejrzenia, film może dużo wyjaśnić. Tak? Czy to skręcenia, czy to z złamania ręki. I nawet jeśli pacjent przyszedł do mnie z bólem kolana, a mówi, że 15 lat temu w sumie to złamał tylko ten, ten mały palec, to ja o to mimo wszystko w sensie to ja o to pytam i ja to zapisuję tak a interesuje mnie przede wszystkim kiedy to się wydarzyło tak czyli czy to było 5 lat temu czy to było 15 lat temu nawet jeśli pacjent mówi no ale to raczej nie ma znaczenia to ja to i tak zapisuję bo mnie to interesuje tak bo często się zdarza tak że na przykład pacjenta boli bark tak od 4 lat a na przykład 5 lat temu upadł na klatkę piersiową prosto do tyłu. I już jak są takie korelacje chronologiczne, to nas to też dodatkowo interesuje. A właśnie jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem. Jeśli pacjent na przykład powie, że. No, boli mnie, mnie na przykład ten bark od 4 lat, to warto wtedy zadać pytanie, a czy wydarzyło ci się coś szczególnego te cztery lata temu, tak? Yy, yy, albo po prostu, czy, czy, yy, czy, się, czy się coś wydarzyło, albo jakby, czy podejmował jakąś nową czynność, tak? Ponieważ, jakby sam początek dolegliwości, o tym też nie powiedziałem. Yy, w sensie, jaki był początek tych dolegliwości? Czy te dolegliwości narastały stopniowo, tak? Czy, czy po prostu był strzał, pacjenta odcięło i był, i był ostry ból? To jest też istotne pytanie. I właśnie o takie korelacje chronologiczne również warto pytać. Kolejnym pytaniem są, jest pytanie o wypadki komunikacyjne. Tak? Ponieważ to jest turbo istotne, szczególnie jeśli były wypadki typu no, dachowania, a kogoś boli odcinek szyjny albo głowa, nawet jeśli to było 10 lat temu, nieistotne. Jakby by czas nas nie, nie interesuje, bo ten wypadek faktycznie jest wtedy istotny. Yy, ale nawet jeśli są jakieś stłuczki, tak. Jakby z, przy, z przymrożeniem oka biorę jakby informację, że to było, to było gdzieś tam na parkingu. Dosłownie jakby delikatne wjechanie. Jeśli już ktoś mówi o tym w ten sposób, to faktycznie. Wtedy się zastanawiam, czy ktoś ma tendencję do, wyol, do wyolbrzymiania pewnych rzeczy, czy nie. Ale z reguły nawet niewielkie stłuczki, bo też, bo też jakby pytam o to, że jak ktoś mówi, że w sumie nie, 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 żadnych wypadków, to pytam, że pozornie nieistotne wypadki czy stłuczki też mają, też mają znaczenie, tak? To nawet jeśli są to pozornie nieistotne stłuczki, gdzieś tam 20 km tylko na godzinę, i tak to zapisuję, tak? szczególnie właśnie jeśli są jakieś problemy w odcinku szyjnym czy w odcinku lędźwiowo-krzyżowym, tak? Ponieważ jakby kiedy jest wypadek samochodowy, tak? czy jakaś stłuczka nawet, no to największą ruchomością się tutaj odznacza odcinek szyjny, który po prostu lata na wszystkie strony w zależności od kierunku uderzenia, ale też jeśli jest uderzenie z tyłu w auto, pacjenta na przykład, to wtedy większość impetu przyjmuje na siebie nie sama głowa, ale kość krzyżowa, tak? Bo wtedy po prostu jakby fotel uderza bardzo mocno w kość, w kość krzyżową i te problemy mogą być również tam, tak? Dlatego o wypadkach komunikacyjnych, dlatego o wypadki komunikacyjne również, również pytajcie. Ja jeszcze pytam w sumie, w sumie, w sumie to jest to pytanie o prywatę, tak? Ponieważ pytam o charakter pracy. Tak? Czy ktoś pracuje fizycznie, czy ktoś pracuje 8 godzin bite przy biurku, to, to jest też istotne, czy ktoś ma jakąś pracę wyjątkowo zróżnicowaną, to to zawsze warto też zapisać, no bo jednak w pracy spędzamy jedną trzecią dnia, tak? Więc to pytanie wydaje mi się bardzo, yy, bardzo, bardzo istotne. Pytam również o jakość snu, ponieważ sen... Oznacza, czy my jesteśmy w stanie w ogóle wy, wypoczywać, i to też nam daje taką informację mniej więcej, w jaki sposób pacjent będzie w stanie przyjąć zmiany, jakie my wprowadzimy w jego ciele w trakcie terapii. Tak? Bo jeśli pacjent ma naprawdę problemy ze snem typu, że nie może zasnąć przed np. północą, czy że budzi się pięć razy w nocy i nie może zasnąć to to jest też istotne, tak? Jeśli pacjent yy, zgłasza takie rzeczy to też warto swoją uwagę skierować właśnie na, na autonomiczny układ nerwowy i jakby nawet y, jeszcze zanim przejdziemy dokładnie do tej pracy y, na tym problemem, który pacjent zgłosił wcześniej, to również trzeba mu powiedzieć czy zarysować problem jaki jest ze snem, tak, ponieważ my w trakcie snu się regenerujemy, tak, dlatego ten sen warto, żeby był jak najbardziej efektywny. Ok, ok. I teraz tak. I co dalej? Pytam jeszcze o choroby towarzyszące, ponieważ wydaje mi się to bardzo, bardzo, bardzo istotne i bardzo często to koreluje z dolegliwościami bólowymi, jakie pacjent zgłasza, tak? I od, razu tutaj, I od razu tutaj wymieniam, czy są jakieś choroby towarzyszące, typu to jakieś problemy kardiologiczne, jakieś problemy naczyniowe, jakieś problemy trawienne, jakieś problemy ginekologiczne w przypadku kobiet, jakieś problemy z oddychaniem i tym podobne. Wszelkie choroby przewlekłe, o których pacjent oczywiście wie, pytam i to jest mega, mega istotne, bo potem ktoś. Tutaj przy tym pytaniu wymienia, że w sumie tak, że choruje na endometriozę. Tak? Albo że mam e Hashimoto, albo że mam nadczynność tarczycy, albo że mam refluks w sumie. Choć o refluksie akurat niespecjalnie tak wspominają, jeśli samemu się o to nie zapyta. Yy, więc i, i, te, i te choroby nas bardzo mocno nakierowują na jakiś wzorzec, tak? który może mieć korelacje z dolegliwościami, które występują u pacjenta, ale nie muszą oczywiście, tak? Ale pytanie o choroby towarzyszące jest mega, mega istotne i o to powinien pytać moim zdaniem każdy. Tak, bo nawet jeśli hmm, nie, wy, nie wyniesiemy nic z tego pytania, w sensie pacjent nam nie powie czegoś, co by zmieniło nasze postępowanie, to może na przykład powiedzieć coś, co je w ogóle wykluczy, tak? Yy, to dlatego to pytanie jest mega, mega istotne, tak? Ok. Yy, i, I teraz tak. Kolejne pytanie to przebyte operacje. I operacje, tak samo jak urazy, mogą bardzo mocno nam zaburzać sposób, w jaki funkcjonuje nasze ciało i poszczególne jego części. Czy były artroskopie, czy, czy był wycinany wyrostek, czy jakieś znamiona, pieprzyki, to jest wszystko dla mnie mega, mega istotne. Przy okazji pytam również o porody kobiet. Czy były jakieś porody? Jeśli tak, to czy były siłami natury, czy były przez cesarskie cięcie? I tutaj już idziemy jakby w gałąź od trzonu. Jeśli było przez cesarskie cięcie, to z jakiego powodu w ogóle to cesarskie cięcie było zrobione? Czy blizna sprawia, sprawia jakieś problemy? Czy było jakieś swędzenie, pieczenie, ból, ciągnięcie? problemy z oddawaniem moczu a jeśli było siłami natury to też o, o problemy z oddawaniem moczu pytam jeśli było też siłami natury to pytam czy krocze było nacinane czy nie czy samo pękło a jeśli było nacinane to czy znowu blizna daje jakieś dolegliwości to już jest jakby no, kolejna gałąź która jakby od tego odchodzi ale operacje to jest bardzo bardzo istotna rzecz o którą trzeba o którą trzeba zapytać jeśli jeśli jakby nie było żadnych operacji, albo były tak naprawdę, to warto też spytać, czy są jakieś blizny niezwiązane z operacjami. I tutaj znowu wymieniam kilka przykładów. Czy było jakieś zacięcie nożem, przebicie gwoździem, upadek cegły na głowę, czy ugryzienie przez psa, albo cokolwiek, co było szyte, co było szyte, lub nie. I, i tutaj wówczas pacjent po prostu już w już wtedy y, sam nam mówi o wszystkich rzeczach. O, o, oczywiście też się zdarzają z sytuacje, że w sumie, a to, to, mam, to mam tylko tutaj takie jedno przecięcie, ale jak mnie, jak mnie boli kolano, to to nie ma znaczenia. A jeśli y, było zacięcie, tak, to pytamy znowu, kiedy to zacięcie było i czy coś się z tą y, blizną dzieje, czy z tym obszarem, gdzie ta blizna jest, tak. Bo to jest też istotne, tak samo jak przy urazach, żeby określić dokładnie chronologię tego, co się mniej więcej kiedy wydarzyło, tak? Dlatego operacje i bliznę. I jedziemy dalej. W niektórych sytuacjach pytam również o wypróżnianie, tak? W sensie, jeśli są jakieś problemy z biodrami, z odcinkiem lędźwiowym, to, to zwykle pytam o wypróżnienia. Czy są biegunki, czy są zaparcia. Jeśli ktoś wam mówi, no, że, jest, no, że jest dobrze, że jest no, normalnie, to znowu pytamy, a co to znaczy, że jest normalnie? Bo dla jednego pacjenta normalnie to jest, to, jest, to są jakby trzykrotne wypróżnienia w ciągu dnia, a dla drugiego pacjenta normalnie to jest jeden na dwa dni, tak? Jakby każdy ma swoje normalnie, tak? Dlatego trzeba pytać, co to znaczy normalnie? Jeśli są jakieś, w sensie jeśli to normalnie odbiega tak naprawdę od normy, tak, to wtedy warto też się wspomóc skalą. Jezu, teraz nie pamiętam czy bostońską, czy brystolską, ale chodzi jakby o tę skalę z, z formami kału. Tak, po prostu jakie są przy zatwardzeniach i jakie są właśnie te normalne, a jakie są przy, przy luźnych Tolcach, tak? I tutaj też pytamy o mocz, tak, czy są jakieś problemy z oddawaniem moczu? To ten problem też bardzo często dotyczy samych kobiet, więc tutaj też już zahaczamy trochę o ten obszar ginekologiczny. I tak, i to jest tak naprawdę ten trzon tego wywiadu. Tutaj są jeszcze uwagi dodatkowe, czyli jakieś tam palenie, czy nałogi, czy, czy jakieś właśnie problemy, jak widzimy, że ktoś jest taki no, nadpobudzony, czy, jest, czy że jest taki, yy, no, no nie, no, nad, nadpobudzony i taki, no, pobudzony autonomicznie, no, no, no to warto też sobie to zapisać wtedy w tych uwagach dodatkowych, no, 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 no jakby takie rzeczy, informacje, które są dla nas istotne, ale się gdzieś tam nie, nie wpasowują w resztę pytań, tak? Tutaj właśnie też z, z, z reguły, reguły piszę o ewentualne in, 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 nałogi i to, je, je, jeśli chodzi o te wszystkie pytania, które teraz sobie omówiliśmy, to to jest ten trzon wywiadu, który zadaje absolutnie y, każdemu. Tak? i to się nie zmienia. Zmienia się właśnie jakby kierunek podążania od tego trzonu. Czyli właśnie jeśli ktoś ma, jeśli jakaś kobieta ma bóle biodra od dwóch a trzy lata temu miało, miała cesarskie cięcie, tak, no to gdzieś znowu ten temat, ten wywiad odbiega w kierunku ginekologicznym. Tak? Czy jeśli po prostu ktoś ma jakieś. Duszności, puchnięcia, szybko się męczy, no to znowu ten wywiad idzie w kierunku bardziej kardiologicznym, tak? Yy, dlatego trzeba jak najwięcej informacji, informacji zebrać, ale informacji, które są dla nas istotne. I to jeśli chodzi o ten trzon. I tutaj jest jeszcze yy, chwileczkę, ile ja tutaj mam jeszcze tych pytań. Czy warto pytać o prywatę? A, Aha. I jeszcze właśnie jedna rzecz, którą sobie, którą sobie zostawiłem na sam koniec. Co możemy wywnioskować z bólu, z którym przychodzi do nas pacjent? I to jest pytanie, które też zadajemy na samym początku przy tych pierwotnych dolegliwościach, czyli jeśli pacjent mówi, że boli go bark, to warto też zapytać, jaki ten ból w ogóle jest. Tak? Ponieważ nie jest tak, że jest, że jest jeden ból, tak? ból, ból, Ból może być punktowy dokładnie w tym miejscu, który generuje ruch, tak? a, a w spoczynku jest OK. Ból może być opasający, w sensie opasający, jeśli, jeśli, jeśli chodzi o kręgosłup, czy o żebra, czy o odcinek lędźwiowy. Ból może być całościowy, ból może być tam w środku, ból może być tępy, tak jak jest przy bólu, przy bólu mięśniowym. Ból może być trzewny, tak? czyli jeśli chodzi o układ pokarmowy, to na przykład, że ból się pojawia po spożytym posiłku. Ból może się pojawiać przy spoczynku, ale przy ruchu go nie ma. I to jest też istotne, ale to już będziecie wiedzieli po pytaniu co bagodzi albo co zwiększa te dolegliwości. Albo ból może być piekący, ostry i tutaj już mówimy raczej o takim bólu nerwowym. tak? Więc jeśli coś nas piecze, coś nas boli, coś nas pali żywym ogniem, no to tutaj warto też zwrócić uwagę na układ nerwowy. Ale żeby nie było za łatwo, to ktoś, no to ktoś może powiedzieć, że w sumie to go boli tutaj całe Cały jakby bark, tak tempo, ale tylko no, kiedy leży, a dodatkowo piecze jeszcze go tutaj no, w tym rejonie. Ponieważ rzadko jest tak, że jeśli już coś nas boli, a ktoś z tym się buja przez 10 lat, to że, te, że będzie odczuwał tylko jeden rodzaj bólu. Tak? Ponieważ same kompensacje tak sprawiły, że jakby inne struktury mogą być zamieszane. W tej dolegliwości, więc tych rodzajów bólu będzie również więcej, tak? I, i wówczas trzeba zbadać każdy z tych rodzajów bólu. Tak? Czyli jeśli jest ten ból mięśniowy, to właśnie przy o, oczywiście to, to już jakby później, tak? bo to, to już będzie w, yy, w badaniu. Czyli właśnie co ten ból wywołuje, albo co ten ból łagodzi. Jeśli jest jakieś pieczenie, to sprawdzamy, w jakim rejonie jest to pieczenie i o których strukturach nerwowych możemy boleć. Albo jeżeli nas boli po spożytym posiłku, to niech też pacjent mniej więcej zarysuje obszar, w którym go boli. Tak? Ból trzebny będzie ciężki do zlokalizowania, ale Warto, o, warto takie pytania zadawać, tak? jeśli ból wędruje gdzieś, że, 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 że najpierw boli bark, potem boli klatka, potem boli gdzieś tam jeszcze podrzebrami. pod żebrami, wtedy też myślimy o układzie autonomicznym, tak? Jeśli kogoś boli na przykład w staniu, tak? W sensie, jeśli na przykład pacjenta boli plecy, kiedy stoi, ale nie kiedy siedzi, tak? No to też warto wtedy spojrzeć sobie na kończyny dolne, bo kiedy pacjent siedzi, no to wyłącza jakby całe nogi ze swojego jakby funkcjonowania, tak? Ale jeśli pacjenta boli również kiedy siedzi, ale nie ale nie kiedy leży, tak, to wówczas też warto spojrzeć na układ naczyniowy tak, i w ogóle, żeby jakby zbadać cały tułów. Tak. Więc jakby po samym rodzaju bólu też możemy bardzo dużo wywnioskować, ale wtedy trzeba też drążyć i ciągnąć pacjenta za język, że jeśli pacjent czuje jakieś tempy bólu to trzeba go jeszcze ciągnąć za ten język. A od kiedy boli? A co go, a co go łagodzi? A co go e, potęguje? Czy ten ból się jakoś e, przemieszcza, i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie są jakieś dolegliwości towarzyszące? Typu, czy właśnie, czy też boli odcinek szyjny? Tak? A, a jeśli tak, to od kiedy? I, I tak samo od kiedy ten bark. Dlatego trzeba, t, t, dlatego e, ja zalecam osobiście wypisanie sobie tych wszystkich. Jeśli jest ta rubryka pierwsza, czyli dolegliwości, tak, to, to warto sobie też wynotować te pytania wstępne, które my chcemy zadać, czyli właśnie od kiedy co potęguje, bla, 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 bla. to wtedy mamy pewność, że o żadnej ze składowej nie zapomnimy, tak? Ale też jeśli po prostu już będziecie przeprowadzali jakby ten sam wywiad, jakby naście, dziesiąt i setek razy, był każdego pacjenta, to już też niejako będziecie sami pamiętali o tych wszystkich pytaniach i zależnościach, bo będziecie, bo jakby już niektórych części układanki u Was w głowie będzie brakowało, tak. Dlatego ja mogłem tutaj na początku o niektórych rzeczach zapomnieć, bo jakby to nie jest taki sposób, w jaki ja przeprowadzam wywiad, tak. Bo jak już ktoś siedzi przede mną, to to wtedy jakby ja pytam o te rzeczy na bieżąco, też na podstawie odpowiedzi, jakich pacjent mi, jakich pacjent mi udzielił. Yy, I to był właśnie mój błąd, że ja sobie ich nie wynotowałem, ale, ale mam wrażenie, że o większości tutaj powiedziałem. Jeśli, jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie, yy, odnośnie czegokolwiek, to śmiało nie zadajcie w komentarzu. I to. Wygląda mniej więcej u mnie w ten sposób, tak? Czyli jest trzon, którego nigdy nie zmieniam, który zadaję wszystkim pacjentom, a potem w zależności od dolegliwości, które zgłasza pacjent, albo dolegliwości, które zgłosił po Waszych dodatkowych pytaniach, no to wtedy są już te inne odgałęzienia, jeśli chodzi o te o choroby towarzyszące, czy o dolegliwości towarzyszące, tak? Czy właśnie też pacjenta boli głowa? To warto za, zapytać, jakby czy ona boli cyklicznie, tak? gdzie się zaczyna, albo gdzie się lokalizuje, co jakby wzmaga ten ból głowy, co go łagodzi? Ile trwa? Czy trwa na przykład dwa dni, czy, czy trwa na przykład dni, Czy reaguje na leki przeciw. przeciw bólowe, bo migrena nie reaguje na leki przeciwbólowe, tak? A napięciowe bóle głowy już tak. I napięciowe bóle głowy będą szły nam raczej od tyłu i mogą nam się lokalizować tutaj po obu stronach na kości czołowej, a migreny są raczej jakby jedno z tak? I jaki to jest ból? Czy to jest ból raczej taki napięciowy, taki jakby przytępawy, czy to jest po prostu tu pulsujący ból, bardzo charakterystyczny, bardzo charakterystyczny dla migreny? Tak? To te pytania warto zadać. Jeśli ktoś ma jakieś problemy ginekologiczne, tak? to nieraz też pytamy o współżycie i czy na przykład stosunek jest bolesny. A jeśli jest bolesny, to czy jest już bolesny na początku penetracji, czy, czy dopiero głębiej podczas penetracji, tak? Czy są na przykład bolesne miesiączki, tak? A jeśli są bolesne, to czy one zaczynają bać, czy one zaczynają boleć w dniu menstruacji, czy na przykład bolą 2-3 dni wcześniej, tak? Bo to jest też istotne. Yy, dlatego warto, warto zadawać jak najwięcej pytań, które wniosą nam coś w, w, w to, jak my postrzegamy obraz pacjenta i samego pacjenta. A jeśli chcesz więcej wiedzieć o jakby samym, o jakby właśnie tych, o jakby yy, tych aspektach, na które warto zwrócić uwagę, to bardzo Ci polecam książkę Diagnostyka yy, Różnicowa dla Fizjoterapeutów. Gruba książka, wielka kobyła, ale kopalnia absolutnie wiedzy. Ja o tej książce wspominałem w jednym ze swoich poprzednich filmów, top 5 książek w mojej pracy. To, to nie było jakby tak dawno, ale jakby to się absolutnie nie zmieniło, to jest wciąż książka u mnie top 5, ponieważ jest tam tyle informacji zawartych, że ja po przeczytaniu 50 stron bałem się na początku w ogóle dotykać Pacjenta. Tak, i tu nie chodzi o to, żeby teraz straszyć, tak? ale jest tam też bardzo szczegółowo pokazane, o co, o co warto pytać pacjenta, a o co nie. Znaczy, no, o co nie, w sumie tak, bo tam jest zapisane tyle rzeczy, że gdybyśmy mieli pytać pacjenta o wszystkie te rzeczy, tak, to by nam sam, sam wywiad zajmował półtorej godziny. Dlatego, jakby tego też, też nie polecam. A jeśli chodzi o sam czas, jak już jesteśmy tutaj y, przy czasie, to u mnie wywiad trwa tak około 15 minut. Tak? Zdarza się, że trwa krócej, bo naprawdę ktoś nie ma nic do zgłoszenia i, i, i takie osoby też się zdarzają. Y, a są sytuacje, kiedy ja przeprowadzam wywiad przez całą wizytę. Tak? I tutaj i y, 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 to, I to jest wówczas no, część wizyty, tak? Bo jeśli ktoś przynosi ze sobą stos po prostu dokumentów i trzeba faktycznie przejść przez pół życia, żeby nakreślić obraz i mnogość problemów, y, jakie ma pacjent, to nieraz wywiad schodzi na całą godzinę. Ale najczęściej ci pacjenci są świadomi, tego, że trzeba było po prostu całą wizytę poświęcić na wywiad. Po to, żeby jak najdokładniej rozpocząć leczenie. Miałem tylko jednego pacjenta, u którego wywiad zajął mi coś około 35 minut, a terapia trwała no taka właściwie wstępna przez 10 minut, tak? i tylko raz mi się zdarzyło, że pacjent był zbulwersowany, że jak to, że on tutaj przyszedł z bólem, a wychodzi znowu z bólem. To nieistotne już było, że jakby ten ból się utrzymywał od 7 lat, a on oczekiwał, że podczas jednej wizyty ten ból się ściągnie, a wywiad faktycznie musiał trwać tyle czasu, ponieważ pacjent też był bardzo skory do opowiadania pewnych rzeczy, więc jakby takich ludzi też spotkacie, tak? ale nie ma się z nimi przejmować, jak zrobiliście swoje zgodnie ze swoim sumieniem i wiecie, że nie odwaliliście hały. To absolutnie trzeba, trzeba puścić pacjenta wolno. To było jakieś tam ponad pół roku temu. Myślę, że pacjenta ten bark wciąż boli, więc nie ma co się tym przejmować. Tak? Całego świata nie zbawimy. No dobrze, i to jest, i to jest właściwie tyle. Jeśli, jeśli macie jakieś pytania, to zachęcam do zadawania w komentarzach. Jeśli macie jakieś pomysły na filmy, w. W kontekście serii Fizjo Studenta, jeśli, jeśli macie jakieś propozycje albo właśnie no, pytania, to śmiało zostawiajcie te wszystkie rzeczy w, y, w komentarzach. I oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału i do obejrzenia innych filmów, y, bo też tych filmów po prostu będzie coraz więcej. A tymczasem dziękuję za uwagę, jeśli dotrwałeś, dotrwałaś do końca i do zobaczenia.